Będzie latał nad nami helikopter, bo jest 11 listopada i latać musi. Cześć, tutaj Elfik. Wiem, że dosyć długo mnie nie było. Zrobiłam sobie takie mocno przedłużone wakacje po wielkim stresie związanym z promocją mojej książki. I wróciłam do Polski nie z własnej woli, tylko dlatego, że czeka mnie seria spotkań autorskich. I pierwsze z nich będzie jutro, czyli 12 listopada na katowickich targach książki. Od godziny 15 będą warsztaty, wstęp jest wolny i nie trzeba nic przynosić ze sobą. I w ogóle, jeżeli ktoś miał ochotę mnie spotkać albo przybić piątkę albo cokolwiek, a nie wie co robić, to piszcie w komentarzach, ja zawsze będę starała się odpowiadać w miarę szybko. I mam nadzieję, że zdążę zmontować ten materiał, żeby wszyscy wiedzieli, że jutro są te warsztaty na targach książki. W każdym razie, jeżeli ktoś planował i tak być na targach książki, to też tam będę. Co jeszcze? W ciągu tych wakacji dosyć dużo się działo. Najpierw siedziałam przez prawie cały październik na Teneryfie i miałam m.in. okazję oglądać wybuch wulkanu na żywo. I jeżeli ciekawi Was, jak wygląda taki wybuch wulkanu na żywo i jak wygląda zwiedzanie wioski, która została przykryta kilkunastometrową warstwą lawy, i jakie są kwestie etyczne związane z turystyką katastroficzną, to zapraszam Was na Elfik Travel, bo tam wczoraj wrzuciłam filmik na ten temat. Tylko ostrzegam, że to raczej nie jest dla wrażliwych, bo ten wybuch był dosyć duży, także... Potem z kolei pojechałam do Londynu i na deser jeszcze 4 dni w bardzo mocno słonecznej Barcelonie. W każdym z tych miejsc dosyć intensywnie uprawiałam urban sketching. Specjalnie na tą okazję spakowałam sobie nowy szkicownik, żeby po prostu mieć taką pamiątkę z tegorocznej, bardzo mocno kolorowej jesieni. Uważam, że zrobiłam bardzo duży postęp w swoich szkicach. Zaczynałam od rysowania nieruchomej architektury, a później wzięłam się nawet za rysowanie ludzi, co jak pewnie wiecie jest dosyć trudne, bo ludzie w kawiarniach się ruszają, zmieniają pozycje. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, jaki postęp zrobiłam, to zapraszam Was do oglądania dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Zanim przejdę do obrazków, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda mój szkicownik. Mam taki horyzontalny z firmy Leuchtturm 1917 albo 1917 w takim niesamowitym amarandowym kolorze. Odkryłam, że papier w środku bardzo fajnie współgra z akwarelami i format też mi się bardzo podoba. Dlatego zdecydowałam, że to właśnie ten szkicownik zabiorę w swoją podróż. No bo miesiąc nie było mnie poza domem. Potrzebowałam czegoś małego i lekkiego, ale też chciałam zacząć jakiś nowy, mały szkicownik, żeby po prostu ten czas w moim życiu wypełnił się rysunkami. W środku wygląda tak. I oczywiście pierwszą stronę musiałam udekorować śladami po kawie. Osoby, które mnie śledzą od dłuższego czasu, wiedzą, że te właśnie takie ślady po kawie to jest częsty element moich rysunków i nie potrafię się powstrzymać właśnie przed robieniem tego. Bo musicie wiedzieć to, że większość tych rysunków powstała w kawiarniach, gdzie nie miałam dostępu do wody do pędzelka, więc kiedy kończyłam kawę, to po prostu zanurzałam pędzelek właśnie w kawie i bardzo lubię to robić, bo uważam, że dzięki temu kolory są takie troszeczkę przybrudzone i trochę bardziej naturalne. Być może te dwa pierwsze rysunki wydają się Wam bardzo mocno kolorowe, ale wydaje mi się, że w rzeczywistości nie są aż takie intensywne właśnie przez ten dodatek kawy. Oba obrazki powstały na Teneryfie. Być może wydaje Wam się, że to wygląda tak bardziej starożytnie, a nie teneryfiańsko, ale na Teneryfie jest takie miejsce, które nazywa się Paseo de las Americas i to jest taka uliczka, która wygląda zupełnie jak Las Vegas. I tam są właśnie takie różne budynki. Ten budynek akurat to jest Piramida de Arona, w zasadzie wejście do Piramida de Arona i to jest taki jakby Pałac Kleopatry, w którym mieści się właśnie Hard Rock Cafe. Na dwóch kolejnych rysunkach zaczęłam już troszeczkę bardziej kombinować ze stylem obrazków. Tutaj starałam się zrobić coś bardziej w dziecinnym, kolorowym stylu,
a tu bardziej w stylu komiksowym. I pomyślałam, że będzie bardzo ciekawie, jeżeli to, co jest na pierwszym planie, czyli drzewo, wykonturuję grubszą linią, a im dalej, tym linia będzie cieńsza. I w ten sposób podkreślę głębię tego rysunku. W obu przypadkach cienie rysowałam kolorem fioletowym, bo uznałam, że to będzie dużo bardziej ciekawe niż zrobienie ich w realistyczny sposób. Ten obrazek z młynem nieszczególnie lubię, ale wiem, że wielu osobom się podoba. Był robiony tak bardzo na szybko i bardzo mocno niedbale. Postawiłam sobie za wyzwanie, żeby skończyć to w jak najszybszym czasie. Nie miałam konkretnego zamysłu, czyli że tam 30 sekund, czy minuta, czy 2 minuty, ale postarałam się po prostu uchwycić widoczek jak najszybciej, prawie w biegu. Także to było praktycznie robione niemal na stojąco. To jest jeden z moich ulubionych obrazków w całym tym szkicowniku. Dlatego, że moim zdaniem fajnie wygląda tutaj cień, który robiłam na bardzo mocno wyrazisty fioletowy kolor. I moim zdaniem on bardzo fajnie kontrastuje z tą bardzo soczystą zielenią. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale jednym z elementów miejskiego krajobrazu, który lubię najbardziej, są parasolki i bardzo mocno wyrazisty światłocień. Kiedy tylko coś takiego dostrzegam, to szukam jakiejś kawiarni po drugiej stronie ulicy, żebym mogła tam usiąść i rysować. I tutaj też możecie zobaczyć ślady po kawie, które tak bardzo fajnie rozpuściły farbę pod spodem. Tak w ogóle to do wszystkich tych obrazków używam farb Viviva Colors. Ja zaczęłam współpracować z tą marką już w roku 2018 i oni przysłali mi bardzo dużo takich malutkich zestawów. I właśnie to są takie farby, które chyba najczęściej zabieram ze sobą w podróż, dlatego że one są wielkości wizytownika. Są dosyć wydajne, ale mimo wszystko uważam, że warto ich używać wyłącznie w podróży, a nie stacjonarnie, dlatego że, no widzicie, w każdym miejscu, z którego zbieracie kolor, jest taka jakby plamka wywabionego tuszu. Z tego miejsca nadal można zbierać kolor, ale już tutaj jest go trochę mniej. Dlatego uważam, że warto tych farb używać, no, kiedy jesteście w podróży i kiedy nie macie zbyt wiele miejsca w plecaku. Ja akurat podróżowałam z takim bardzo malutkim plecaczkiem, do którego niewiele rzeczy się mieściło. Ledwo ten szkicownik mi wchodził, więc postanowiłam, że oszczędzę trochę miejsca na farbach. No i te farby, można sobie do nich zamówić taki jakby, nie wiem, drewniany case i zamówić sobie do niego taki grawer. Tutaj wygrawerowałam sobie, czy dla mnie wygrawerowali, napis Elfik TV. Uważam, że to jest bardzo fajne. Same farby polecam. Jeśli znajdę do nich link, to będzie w opisie. Te dwa kolejne rysunki też były mocno eksperymentalne. Tutaj starałam się narysować dużo szarego cienia, ale nie używając szarej farby, bo zresztą nawet takiej nie mam. Więc po prostu łączyłam ze sobą fioletowy i pomarańczowy, które razem dawały właśnie taki szary, ciemny efekt. I dzięki temu, że prawie cały rysunek jest taki dosyć ciemny, to tutaj widać taką jaśniejszą plamę światła, bo tutaj właśnie padało najwięcej słońca. Tu z kolei starałam się bardzo mocno zrobić taki kontrast trzech kolorów, fioletowego, pomarańczowego i zielonego. I mimo, że rysunek przedstawia normalną, realistyczną scenę, to jednak starałam się, żeby był taki mocno komiksowy, kolorowy. Rysowanie tego obrazka było w poprzednim filmiku, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. I tutaj nie mam pojęcia, czemu zostawiłam stronę pustą, chociaż nie, wiem dlaczego zostawiłam stronę pustą. Zostawiłam ją dlatego, że wygodniej mi się rysuje na tej stronie, więc zawsze najpierw wypełniałam te. Lubię ten obrazek, wybrałam to miejsce dlatego, że kawiarnia, w której siedziałam, miała takie intensywnie pomarańczowe stoliki i markizę, tak to się chyba nazywa. I właśnie to miejsce przyciągnęło mnie do tego, żeby je narysować. Nie starałam się tutaj, żeby to było szczególnie ładne, ale po prostu cieszyłam się tym, że mogę sobie posiedzieć w knajpie i porysować. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego w tym momencie kamera się tak lekko trzęsie, to mam ustawionego iPhone'a na suszarce do prania i ona lekko drży za każdym razem, kiedy włączam nowe nagranie. Tak eksperymentalnie nagrywam. Wszystko tutaj jest eksperymentalne ostatnio. I tutaj przechodzimy już do Londynu. Ten obrazek wiem, że bardzo się podobał ludziom na TikToku. Bardzo lubię w ogóle to miejsce, to jest Neil's Yard w Londynie, czyli taki jakby
ogródek, zaułek, gdzie domki są bardzo mocno kolorowe. Za każdym razem, kiedy jestem w Londynie, to staram się tam przyjść. A to z kolei jest wnętrze kawiarni, chyba Róż ona się nazywa. To jest taka kawiarnia w bardzo mocno francuskim stylu, z wieloma czerwonymi detalami, której wyjątkowość polega między innymi na tym, że jest tam widok na katedrę St. Paul's, która moim zdaniem wygląda niesamowicie. I chociaż całkiem niedawno zobaczyłam po raz pierwszy Sagrada Familia w Barcelonie, to jednak mimo wszystko uważam, że to St. Paul's robi na mnie dużo większe wrażenie. Tutaj są takie dwa randomowe szkice domków, widzianych idealnie od frontu. Takie typowe londyńskie wejścia do barów. W tej restauracji na pewno jadłam obiad przynajmniej raz. Tajska, bardzo dobre jedzenie. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego piony nie wyszły mi pionowe, ale nie zawsze wszystko musi być idealnie, tak? Ten obrazek też bardzo lubię. To jest obrazek z Notting Hill i jego także nagrywałam na TikToka. Tutaj z kolei jestem zadowolona z tego, jak udało mi się wkomponować mój ulubiony kolor, czyli taki miętowo-morsko-turkusowo-pistacjowo jakiś. Bardzo dużo tego elementu tutaj użyłam. I jak widzicie, znowu pojawiły się markizy i bardzo dużo takiego cienia na dole. No i oczywiście kawa, jak zawsze. Czy ja mówię za szybko? Pewnie tak. A tutaj, tu moi drodzy, jesteśmy już w Barcelonie. Ten obrazek wykonałam prawie wyłącznie ołówkiem i winem. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ten obrazek ma taki zielonkawy odcień, to dlatego, że po prostu nie miałam gdzie wypłukać pędzla, a została na nim zielona farba z poprzedniego obrazka. Więc w ogóle, bo najpierw rysowałam ten obrazek, a później ten, bo jak wspominałam, wolę rysować na tej stronie. Ten obrazek też bardzo lubię swoją drogą. Jest taki bardzo mocno komiksowy, znowu widać oczywiście parasolki. No i cóż, przedstawia realistyczną scenę i pewnie domyślacie się, dlaczego właśnie wybrałam ten widoczek. Bardzo lubię od pewnego czasu rysować okienka, był też wyrazisty światłocień, to było praktycznie całe w cieniu, pod drzewkiem też było praktycznie całe w cieniu, dlatego właśnie zdecydowałam się to narysować. To jest taka strona, którą stworzyłam, kiedy zorientowałam się, że nie spakowałam sobie moich farb. Ten rysunek to jest w ogóle jeden wielki miszmasz, dlatego że chciałam zacząć rysowanie niebieskich konturów takim niebieskim żelopisem, bo pasowało mi to do koncepcji. No niestety ten długopis się bardzo szybko, żelopis właściwie, bardzo szybko się wypisał i tutaj praktycznie musiałam kończyć ołówkiem. A później, gdy chciałam to pokolorować, to zorientowałam się, że nie stakowałam sobie farby, dlatego zdecydowałam, że dokończę obrazek kawą. I w tym samym koncepcie? Tak. Zdecydowałam się dokończyć tą stronę i tutaj po prostu siadłam i rysowałam ludzi, którzy pojawiali się w tej kawiarni, w której siedziałam. I muszę Wam zdradzić, że bardzo lubię rysować od profilu ludzi, którzy mają okulary. Nie wiem, uważam, że to się bardzo ciekawie rysuje. I po tej całkiem fajnej sesji rysowania ludzi zdecydowałam się, że wejdę ze swoimi rysunkami na kolejny poziom. I tutaj takie dwie prawie finalne strony, w których właśnie rysowałam ludzi. Uważam, że zrobiłam całkiem niezły postęp w czasie tego wyjazdu, bo to rysowanie architektury na żywo podczas urban sketchingu, czyli takie bardzo szybkie to było rysowanie, nauczyłam się też jak rysować ludzi, którzy nie dość, że się ruszają, to jeszcze czasem odchodzą w ogóle. Na przykład tego rysunku nie byłam w stanie dokończyć, dlatego że ci ludzie po prostu w połowie mojego rysowania sobie poszli i kończyłam ich zupełnie z pamięci. Ale jestem dumna, że mniej więcej te rysunki udało mi się skończyć. Za to te dwie panie siedziały do końca. Możecie nawet na TikToku zobaczyć, jak przedstawiam gotowy rysunek, a później skieruję kamerę na te właśnie panie. I to są rysunki robione tego samego dnia. I jako finalny rysunek mam jeszcze takie szybkie coś. Tutaj też nie byłam w stanie skończyć, bo obiad jadłam z innymi osobami. Po prostu nie chciałam spędzać całego dnia w kawiarni. Dlatego po prostu to jest tak na szybko. Starałam się tylko na fioletowo zaznaczyć cienie. No i to tyle. Ale jestem zadowolona z tego, jak mi wychodzi ostatnio rysowanie ludzi. Może Wam właśnie tutaj pokażę teraz takie zbliżenia. No
No i okej, w tym filmiku to już wszystko. Miałam tutaj zrobić Q&A, ale tak w sumie powoli myślałam o tym, żeby odchodzić od tego Q&A na końcu odcinka. Chyba, że są tutaj osoby, które faktycznie bardzo lubią ten fragment programu. Wtedy piszcie mi w komentarzach, dajcie znać. Może coś nowego będzie w to miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś było losowanie pozdrowień, kiedyś było czytanie komentarzy, kiedyś było. Aha, a z kolei na kanale turystycznym w tym miejscu zawsze losuję jedną osobę, która wygrywa pocztówkę. I nawiozłam z Barcelony dużo różnych przepięknych pocztówek, więc jeżeli macie ochotę jedną z nich wygrać, to koniecznie zapisujcie się pod najnowszym komentarzem, zawsze, pod najnowszym filmikiem, zawsze na kanale Elfik Travel w komentarzach. Dajcie mi też znać, co sądzicie o Q&A, chyba że macie jakieś inne jeszcze pomysły dotyczące tego, jak mogę zakończać swoje odcinki. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!